Witam. Mirek mam na imię, a to są awantury literackie i historyczne. Słuchajcie, ostatnio awanturowałem się z Dziebką na temat książki Michała Nogasia pod tytułem Wywiady z niejednej półki. No więc dzisiaj będzie coś nieco lżejszego kalibru. Swego czasu mówiłem wam, że życie literackie PRL-u leży w kręgu moich zainteresowań, ale innym aspektem tej epoki, która mnie bardzo interesuje, była jej kinematografia. No i teraz rzeczami, które łączą te trzy pola zainteresowań, czyli PRL, jego literaturę i kinematografię, są rzecz jasna książki traktujące o filmach powstałych w tym okresie. I dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o pewnej książce, która odnosi się do kultowego wręcz filmu, który powstał w połowie lat 60. Ta książka to Sami swoi za kulisach komedii wszechczasów. Pióra Dariusza Koźlenko. Wydane zostało to przez wydawnictwo Fabuła Fraza w 2016 roku. Zastanawiałem się, w jaki sposób przedstawić wam tę książkę i postanowiłem, że po prostu będziemy jechać według spisu treści, a ja wam będę po prostu mówił, co poszczególne rozdziały, części tej książki zawierają. I tak, na początku mamy wstęp z podtytułem Zanim na sali zgasło światło, czyli premiera. Jest to nie mniej więcej tylko opis sceny z premiery właśnie filmu Sami swoi, która miała miejsce 15 września 1967 roku. Pokazuje Sylwester Chęciński, czyli reżyser tego filmu, wspomina, jaką miał tremę przed tą premierą, jak zbierali się ludzie, jak w kulisach rozmawiano, czego się spodziewano po tym filmie, jak przybyli przedstawiciele kinematografii, świata urzędniczego Warszawy, a nawet członkowie ówczesnych władz szczebla ministerialnego. I koniec wstępu pozostawia nas w takim niejakim zawieszeniu, ponieważ kończy się w ten sposób, że światła gasną i rozpoczyna się seans. Reżyser nie miał bladego pojęcia, jak to zostanie przyjęte, dlatego bardzo się denerwował. Natomiast reszta tej sceny będzie opisana na końcu tej książki. Tak to jest po prostu skonstruowane. Dalej mamy poszczególne rozdziały, które tutaj nazywane są scenami. I tak, scena pierwsza. Mućka ginie na polu minowym, czyli trudne początki. Ten rozdział traktuje o kwestii obsady dwóch głównych ról. I tutaj muszę powiedzieć, że spotkała mnie pierwsza niespodzianka, to znaczy okazało się, że Władysław Hańcza, owszem, był już uznanym aktorem teatralnym, odtwórcą wielu ról, które zrobiły wrażenie na publiczności. Natomiast Wacław Kowalski nie był znany nikomu. Mało tego, jego wybór do roli Pawlaka nie został dobrze przyjęty. Na przykład, jeśli chodzi o Andrzeja Murarczyka, czyli autora scenariusza, w książce możemy wyczytać następującą rzecz. Nawet Andrzej Murarczyk, autor scenariusza, nie miał złudzeń, choć trochę z innego powodu. Kiedy usłyszał, że rolę Pawlaka zagra Wacław Kowalski, powiedział żonie, zapomnij o tym scenariuszu, zapomnij, że go w ogóle napisałem, zapomnij o tym filmie, to klapa, koniec, kropka. Tak więc widzimy, że nie wzbudziło to wszystko entuzjazmu na początku produkcji. To podkreślam ten początek produkcji, ponieważ z czasem okazało się, co Wacław Kowalski wyprawia z tą rolą, to wszyscy o nie mieli, ponieważ po prostu wzniósł ją na najwyższe wyżyny z możliwych i Władysław Hańcza, ten uznany aktor, zorientował się, że musi naprawdę sięgnąć po swój największe pokłady swojego talentu, żeby mu dorównać, co zresztą mu się udało. Poza tym na samym początku jest taka charakterystyczna scena, mówiąca o statusie obu aktorów. Na przykład, kiedy kręcono pierwsze sceny, była przerwa i aktorzy mogli sobie odpocząć. Dostarczono panu Władysławowi Hańczy leżak. O panu Wacławie Kowalskim nikt nie pomyślał. Ten dopiero zrobił awanturę, więc jemu leżak też dostarczono i zrobiono później zdjęcie. I to zdjęcie jest z tej książce. Nie wiem, czy będzie widać.
O. O, słabo bardzo widać. Ale tutaj na początku leży rozwalony Wacław Kowalski, a dalej Hańcza. No, widzę, że nie ma sensu pokazywać tych zdjęć, ponieważ ostrość jest na ekranie fatalna. W każdym razie później w miarę postępów produkcji już nie było problemów z dostarczaniem leżaka dla pana Kowalskiego. Wręcz przeciwnie, widać było, że swoją rolą po prostu przyćmił wszystkich innych, łącznie z rolą Kargula. Rozdział drugi, czyli scena druga. Samochód nie chce odpalić, czyli kłopoty z obsadą, albo raczej z głosem. No, te pierwsze części nazw rozdziałów to są oczywiście sceny z tego filmu. Kto zna, to od razu się zorientuje. Natomiast ten rozdział drugi dotyczy kwestii obsadowych, także dotyczy kwestii obsadowych, ale ról drugoplanowych i kwestii związanych z dźwiękiem, z mową generalnie. Jeśli chodzi o tę pierwszą kwestię, to swoje przygody, to znaczy opisują to, jak dostali swoją rolę Jerzy Janeczek, który grał Witię, pani Ilona Kuśmierska, która grała Jaćkę Kargulównę. Oprócz tego trzeba powiedzieć, że pierwszym wyborem Sylwestra Chęcińskiego do roli Pawraka był nie kto inny, tylko Jacek Woszczerowicz. No, Jacek Woszczerowicz był świetnym aktorem, zupełnie innego typu niż Pawlak, ale świetnym aktorem, z tym, że no, jedno jest pewne, nie wiem, czy to by się udało, czy nie, prawdopodobnie by się jakoś udało, bo jak mówię, warsztat Woszczerowicza, jego instynkt aktorski, to nie podlega żadnym kwestiom, ale no, rola byłaby to rola diametralnie inna. Z tym, że Jacek Woszczerowicz wtedy miał problemy ze zdrowiem i postawił warunek, że owszem, zagra w tym filmie, ale pod takim warunkiem, że zdjęcia będą kręcone w okolicach Warszawy, bo jemu by było ciężko dojeżdżać dalej. A tu się okazało, że zdjęcia będą kręcone, w ogóle cała baza załogi, ekipy filmowej będzie we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. Tam znaleziono plenery, tam znaleziono lokalizację i w związku z czym film będzie kręcony w okolicach Wrocławia. Na to Jacek Woszczerowicz się nie zgodził. Innym kandydatem rozpatrywanym był Wojciech Siemion, który do tej pory zasłynął rolami właśnie takich chłopów. Niemniej jednak w końcu stanęło na Wacławie Kowalskim. Oprócz tego zatrudniono w drugoplanowych rolach aktorów wrocławskich, którzy wtedy no byli po prostu z Wrocławia i dlatego stąd mamy tam właśnie Eliasza Kuziemskiego, czyli Kokeszkę, stąd mamy Ryszarda Kotysa, no jego postać grana jest bezimienna, ale za to jego tekst to już przeszedł do historii. Panie, kot z miasta Łodzi pochodzi. Każdy wie, z czego, z jakiego filmu to jest. Tak samo Halina Bujno-Łoza, czyli żona Kargula, to była też aktorka pochodząca z Wrocławia. Pani Zbyszewska, żona Pawlaka, to była też wrocławianka. Zdzisław Kuźniar, czyli taki postawny aktor, który grał żołnierza w tych scenach, gdzie przydzielali konia i Witia go musiał ujeżdżać. I tu właśnie mnie naszła taka refleksja. Pan Zbigniew Kuźniar, jak sprawdzałem, to jest jedyny członek obsady z tego filmu, łącznie z reżyserem i autorem scenariusza, który jeszcze żyje. Reszta to już są wszystko cienie. To już wszystko zostali tylko... No wszyscy umarli. To już zostali tylko w naszej pamięci właśnie na celuloidowej taśmie. Mówię o aktorach także drugoplanowych. No nie dotyczy to statystów, ani ról, ani dzieci, które występowały w tym filmie, ale zarówno główni aktorzy, jak i aktorzy drugoplanowi, to już jest historia kinematografii, niestety czas leci. Inną kwestią, która jest poruszona w tym rozdziale, a była problemem dla reżysera, jest sprawa wymowy. Otóż Kargul i Pawlak pochodzą z Zabuga, czyli mówią tym swoim charakterystycznym zespiewem. I
O ile Wacław Kowalski, jak zaczął terkotać, to wyglądało tak, jakby się urodził w ogóle w tamtych stronach i jakby to miał wdrukowane w siebie. Natomiast z Władysławem Hańczą był problem, ponieważ on za chińskiego boga nie umiał u siebie tego wypracować. No wręcz reżyser zastanawiał się nad zmianą obsady, z tym, że no właściwie nie wchodziło to w grę. I dlatego też, jak zauważymy, w samych swoich zastosowano trik z dubbingiem. To znaczy, to jest część tej trylogii, w której głos Władysławowi Hańczy użycza inny aktor, Bolesław Płotnicki. Natomiast w następnych częściach, Nie ma mocy, ich kocha albo rzuć, Kargun mówi już głosem pana Władysława Hańczy, ponieważ z czasem Hańcza wypracował tę swoją mowę w stopniu tak doskonałym, że mógł spokojnie nią mówić. Ale pierwsza część Hańcza mówi głosem Płotnickiego. Inną kwestią też dotyczącą wymowy była rola pani Szymańskiej, aktorki Natalii Szymańskiej, która grała babcię Pawlakową. No idealnie pasowała do roli, grała idealnie. Mówić nie potrafiła po kresowemu. Reżyser był zrozpaczony, ponieważ właśnie no, wyglądało na to, że też ją trzeba będzie wymienić, a aktorka sprawdza się doskonale. Ale ktoś mu podsunął też rozwiązanie z dubbingiem i podsunął mu rozwiązanie zatrudnienia do tego aktorki, która się nazywała Irena Malkiewicz-Domańska. Była to aktorka z Łodzi. Reżyser znał ją, wiedział, też no, nie za bardzo entuzjastycznie do tego podchodził, ponieważ była to pani, która karierę rozpoczęła oczywiście jeszcze przed wojną, już wtedy zyskała pewną sławę. Była żoną Pichelskiego między innymi, sławnego wtedy aktora, Amanta. No i grała, wiecie, hrabiny grała, panie z towarzystwa, Marię Stewart, tego typu role. Do chłopki z Kresów nie pasowała reżyserowi w ogóle. Przyjechała do Wrocławia, powiadomiona została takiej propozycji, przyjechała do Wrocławia. No tam reżyser, spotkała się z Chęcińskim, spytała się, co ma mówić, co ma grać. On jej powiedział, o co chodzi. Ona mówi, aha, dobrze. Wzięła po prostu tekst i jak zaczęła mówić, to facet zdębiał. Po prostu wypisz, wymaluj, wymowa chłopki z Polesia. Także drugi problem z mową kresową mu odpadł i bardzo dobrze się sprawdził, na szczęście. Następny rozdział, czyli scena trzecia. Pawlak jedzie i znajduje wroga, czyli zmienne losy scenariusza i jego źródło. Co do tego źródła, to okazuje się, że powstał on na motywach historii rodzinnych Andrzeja Mularczyka. I tu też można zacytować. Na stronie 60 możemy wyczytać. Historia opowiedziana przez stryja sięga początków XX wieku. Wtedy to stryj poznał w Boryczówce piękną pannę, ożenił się z nią, a zaraz potem pokłócił z teściem o konia. Normalna sprawa, nic specjalnego, jak to na wsiach i w rodzinach bywa, a stryj był honorowy, w dodatku pamiętliwy, krzywdy łatwo nie wybaczył, więc spakował się i powiedział, że do domu nie wróci, póki teść nie umrze. Wyjechał daleko, do Argentyny. Później też opisuje jego losy, króciutko oczywiście. W tej Argentynie pracował gdzieś tam jako gaucho na pampie. Kiedy dotarła do niego wiadomość, że też umarł, więc po prostu wzdychnął sobie, spakował się i wrócił do kraju. No i mamy historię Jaśka, który musiał uciekać w filmie do Ameryki. Poza tym, jeśli chodzi o scenariusz, to jak zwykle oczywiście były wielkie cięcia, na przykład ta sławna scena przy studni, kiedy Wicia zagląda Jaśce w dekolt i przyznaje szczerze, że tak z bliska to wygląda, jakby była 3 lata starsza. Ta scena to trwa kilkadziesiąt sekund w czasie filmu, natomiast w wersji oryginalnej scenariusza miała podobno, liczyła 5 stron, także reżyser kazał scenarzyście powywalać prawie wszystko i wyszło to, szczerze mówiąc, na dobre filmowi. W ogóle poprawki scenariusza w tym akurat wypadku fachowcy orzekają, że
pomogły filmowi, a mu nie zaszkodziły. Były też w filmie sceny, których scenariuszu pierwotnie nie była, które dodano pomysłami ekipy. Na przykład ta scena, kiedy Pawlaka i Kargula nie ma, a Wicia z Jaćką mucą zboże, Jaćka tam u góry gdzieś układa to siano, Wicia skończył, pyta się, czy jej pomóc, ona krzyczy z góry, że nie, nie potrzeba, no to on się rozgląda, że nikogo nie mówi, mówi, no to ci pomogę i tam gramoli się do niej, do góry. I tę scenę dołożono również, moim zdaniem, nie tylko moim oczywiście, z korzyścią dla całego filmu. Następnie mamy rozdział, czyli scenę czwartą. Pawlak zajmuje dom, czyli siła tkwi w szczegółach. No, jest to opis filmu od strony scenograficznej, to znaczy scenografowie wypowiadają się, jak to z tym było. Opowiada z perypetiami szukania lokalizacji. Teraz o ile miasteczko, znalezienie miasteczka nie było najmniejszego z tym problemu i znaleziono, wybrano od razu Lubomierz, o tyle jeśli chodzi o dwa gospodarstwa, to bliscy, scenografowie byli bliscy załamania. Chodziło o znalezienie dwóch domów, które stałyby, jak to oni określili, twarzą w twarz. No tak jak to jest na filmie po prostu i tego nigdzie nie można było znaleźć. Ekipa cała bazowała we Wrocławiu, więc trzeba było lokalizację znaleźć nie więcej 30, góra 40 km od Wrocławia, no bo tam trzeba było dojeżdżać codziennie i całą ekipą w tą i z powrotem. Lokalizacje położone dalej praktycznie nie wchodziły w rachubę. Także scenografowie jeździli takim coraz większym promieniem wokół Wrocławia, zajeżdżali do każdej wioski, nie mogli niczego znaleźć. Już byli załamani, postanowili zacząć od nowa i wtedy od razu trafili. Od razu trafili na gospodarstwo. Ja tu może cytat też przeczytam. Dlatego po pierwszym niepowodzeniu scenografowie nie poddali się i zaczęli szukać od nowa. Tym razem z dużo lepszym skutkiem. Zaledwie parę kilometrów od Wrocławia w Dobrzykowicach znaleźli domy, na widok których odetchnęli z ulgą. Były dokładnie takie, jakich potrzebowali. Wystarczyło im jedno spojrzenie i już wiedzieli, że da się tu zrobić wszystko, co zakłada scenariusz i co zaplanował reżyser. Na upartego można było ustawić kamery i kręcić bez żadnych przeróbek. No, może nie całkiem bez żadnych, bo nie było płotu. Po środku zamiast płotu wyrastał kawałek murka i gnojownik, który został zlikwidowany, bo przeszkadzał i był brzydki. W ramach upiększania dom Kargula dostał też okiennicę. Upiększanie było ważne, bo Kosarewicz piękno cenił i podchodził do tego z szacunkiem. I oprócz tego, to jest w dalszych części rozdziału, był tam też jeszcze jeden element krajobrazu, który z początku podobał się scenarzystom, scenografom, ale później jednak zdecydowali, że będzie, że trzeba go usunąć. Jaki, to już się przekonacie w książce. Jak przeczytacie książkę, którą bardzo polecam, tak przy okazji. Następny to jest rozdział, czyli scena piąta. Sołtys przeciska się przez dziurę w płocie, czyli dążenie do perfekcji i nie tylko. No, to jest rozdział opisujący, do jakiego poziomu uszczegółowienia dążył reżyser i w związku z czym jak długo i jak perfekcyjnie były robione poszczególne ujęcia. Okazuje się, że że rekordowe chyba była ta scena, w której Sołtys, przechodząc przez płot, utyka z tym swoim brzuszyskiem i go tam wszyscy wyciągają. Tę scenę podobno kręcono 60 kilka razy. I rozdział numer 6. Fitia kupuje kota, czyli piękny przykład mastershota, opowieść Szwenkiera. Szwenkier okazuje się, to jest pomocnik operatora. Mówię o tym dlatego, że nie wiedziałem, nie znałem tego słowa. Oczywiście domyśliłem się z kontekstu, co ono może znaczyć, ale na wszelki wypadek sprawdziłem. No, z niemieckiego oczywiście pochodzi. Tłumaczę, bo tak jak mówię, nie wiedziałem o tym ja, więc może ktoś też nie wie. I tutaj też chciałbym przeczytać cytat, bo ten jest naprawdę tego wart. Strona 156. I mamy tak. Mamy opis sceny. Tej właśnie największej zbiorówki, gdzie Witia się wybrał do miasta, żeby kota kupić.
Witja z rowerem i dwoma workami pszenicy krąży po targu. Jest nieco zagubiony, ale wyraźnie podekscytowany. Rozgląda się wokół siebie, chłonie. Facet z workiem na plecach zaczepia go. Chce rower w zamian za 10 sukien damskich i do tego lakierki. Ale ojciec wysłał Witję po kota, więc interesu nie ubił. Kamera powoli przesuwa się, wychodzi spod cieni. Zatrzymuje się na chwilę, by przyjrzeć się handlarce lisów. To też jest aktorka wrocławska, ale no nie pamiętam nazwiska, tutaj jest wymieniona. Gdzie idzie dalej, wychwytuje z tłumu handlarza kotów. Witja idzie dalej, wychwytuje z tłumu handlarza kotów. W tyle ktoś gra na kontrabasie, gwar, ścisk. Witja ogląda kota, pyta czy po niemiecki. A handlarz zapewnia, że kot z centralnej Polski. Łowny? Ha, w pół dnia 50 myszy załatwi. Ale taki kot musi kosztować, więc handlarz chce za kota rower. Witja targuje się, dwa worki pszenicy, za 1500 płacą. Dobra, mówi handlarz, biorę. To i rower, co? Rower też? Dziwi się Witja. Ale w tym właśnie momencie dostrzega Jaćkę z kokeszką i targowanie przestaje być ważne. Rower też przestaje być ważny. Nic nie jest ważne. Ważne jest Jaćka i kokeszko. Handlarz przekonuje, że rower po niemiecki, a kot z miasta Łodzi pochodzi. Ale nie musi już nic mówić, bo Witja go nie słucha. Wszystko mu jedno. Dobra, bierz, mówi i rusza z kotem, za Jaćką. Ta scena trwa dokładnie 1 minutę i 52 sekundy. Nakręcenie jej zajęło ekipie 2 dni. Mówi samo za siebie, czym jest sztuka kręcenia filmu i jakiego wysiłku wymagają efekty, które widzimy na ekranie, a które wydają się, że o tak można zrobić. I rozdział 7, czyli scena 7. Mało filmowa, czyli co kryje prywatne archiwum reżysera. Otóż podczas rozmowy, ja zapomniałem dodać, że zaraz po wstępie, w pierwszym rozdziale okazuje się, że cała książka jest w ten sposób skonstruowana, że autor książki jest w mieszkaniu u reżysera, u Sylwestra Chęcińskiego i rozmawiają o filmie, oglądając go jednocześnie. I przewija się to przez wszystkie rozdziały. I w którymś momencie reżyser wygaduje się, że w piwnicy ma archiwum dotyczące tego filmu. No jak autor to usłyszał, to koniecznie musiał to archiwum obejrzeć. Poszli po to, przynieśli, tam się okazało wiele cennych materiałów, na przykład sceny, które zostały wycięte z filmu, raporty z kolaudacji. Kolaudacja to był taki pokaz w ministerstwie czy w urzędzie cenzury filmu, w którym brali udział cenzorzy, ludzie z ministerstwa, inni ludzie z kinematografii. Generalnie to było grono, które decydowało o tym, czy film zostanie dopuszczony do pokazywania ludziom, czy nie, czy trzeba coś wyciąć może, a może coś dołożyć. I w branży kinematograficznej te kolaudacje nazywano ubojnią. Tak się to mówi samo za siebie, jak do tego podchodzono. Oprócz tego w tym archiwum był harmonogram pracy nad filmem, czyli kiedy pierwsze zdjęcie, ile było planów zdjęciowych, ile było dni zdjęciowych, w ilu dniach poszczególni aktorzy brali udział, jakieś recenzje. Dużo tego typu rzeczy bardzo ciekawych. One są, większość z nich jest ujęta w książce. I scena 8, czyli rozdział 8, ostatnia, czyli szczęśliwe zakończenie i co dalej. Ci, którzy oglądali film, to wiedzą, że ostatnie sceny to jest jak Jaśko wkurzony na Pawlaka, że pożenił córkę, syna z Kargulówną, chce wyjeżdżać do Ameryki, został sam na sam w pokoju z malutkim dzieckiem, czyli z tą okazją, dla której przyjechał z Ameryki na chrzciny, i to dziecko zaczyna płakać, więc on je próbuje uspokoić, najpierw się rozgląda za kimś, żeby ktoś mu pomógł, jak nikogo nie znajduje, to bierze dziecko na ręce, stroi do niego miny i dziewczynka przestaje płakać, zaczyna się uśmiechać. Na to wchodzi jego brat, Kazimierz, mówi do niej, że ty też widać Pablaczka, no widać, że ją zaakceptował. Na to wchodzi Kazimierz, widzi to wszystko, łzy mu staną w oczach, mówi: Jaśku, nareszcie jesteś z nami. No tak, wszyscy się obejmują, pełen happy end. Tylko muszę powiedzieć, że wyszło
okazało się, że tutaj jest jedna bardzo kontrowersyjna rzecz, a mianowicie ta dziewczynka, to niemowlę, to była dziewczynka, którą wzięto z jakiegoś miejscowego domu dziecka do roli. Autor, pan Koźlenko, próbował znaleźć tę osobę, tę panią, no, która teraz była po 50. Niestety zagubiono gdzieś nazwisko, nie znalazł jej, ale wszyscy mówili, że była to bardzo, no bardzo sympatyczne dziecko, bardzo spokojne, bardzo miłe, bardzo uśmiechało się, w ogóle nie płakało, nie było dokuczliwe, nie uprzykrzało się. No wszyscy byli im zakochani, a w ostatniej scenie jest wymagane, żeby ona płakała, a ona płakać nie chciała. No więc reżyser kazał komuś ją uszczypnąć, nikt się nie chciał zgodzić, no to reżyser sam ją zaczął szczypać. No i dziecko się rozpłakało w końcu, no a później Jaśko ją uspokoił. No mieszane uczucia mam, jak o czymś takim słyszę, bo cel jednak nie uświęca środków. W końcu no, dziecku się nic nie stało, no życia jej to nie złamało, ale mimo wszystko dość kontrowersyjna moim zdaniem sprawa. No i teraz co dalej? Dalej mamy zamknięcie tej sceny początkowej, to znaczy okazuje się, że publiczność bardzo dobrze, czyli tam z premiery, publiczność bardzo dobrze przyjmuje film, wybuchają pierwsze śmiechy na sali. Pierwszy śmiech był, reżyser to pamięta, to jest wtedy, kiedy Wicia jeszcze w pociągu widzi tam gdzieś pole i mówi: o, człowiek, na co Pawlak patrzy na pole i mówi: jaki to człowiek? Tak, człowiek, zaraz człowiek, musi tutejszy. No i to wzbudziło śmiech, a potem nawet oklaski, co podobno wtedy było wielką rzadkością. W każdym bądź razie film się udał jak mało tego. Z czasem stawał się, nie to, że szedł dwa pomienia, ale stawał się coraz bardziej popularny. No, pełen sukces. Są w książce cytowane recenzje, które oczywiście były bardzo entuzjastyczne. Zaraz po filmie zaczęły się naciski na reżysera i scenarzystę, żeby kręcić drugą część. Przeciwko czemu oni się bronili rękami i nogami, bo po prostu... No, tak często jest, że jak pierwsza część jest sukcesem, to druga może po prostu do niej nie dorosnąć. Ale w tak zwanym międzyczasie Sylwester Chęciński kręcił film Droga. Pamiętacie może to jest serial z Wiesławem Gołasem. I jeden, ostatni odcinek to był, miał tytuł Rysopis uwodziciela. I tam wmontowano sceny, znaczy wmontowano historię postaci Kargula i Pawlaka do tego serialu. To znaczy Gołas trafił do tej miejscowości, gdzie był problem właśnie z tym uwodzicielem, bo uwiódł jakąś pannę, którą oni chcieli wydać za mąż i to się tak fajnie zazębiało. No i okazało się, że ten w ogóle to wkręcenie motywu Kargula i Pawlaka do serialu zostało bardzo ciepło przyjęte przez polską publiczność. No i w końcu dali się namówić i w 1974 roku powstała druga część, czyli Nie ma mocnych, która również okazała się sukcesem. No, oczywiście na fali próbowano wymusić na nich trzecią część. Zaczęto na nich wymuszać trzecią część, na co panowie powiedzieli, że owszem, żeby się odczepili w końcu od nich, powiedzieli, że owszem, ale to musi być w Ameryce, jak oni jadą do Jaśka i oni muszą jechać do Ameryki. No i okazało się, że się władze się zgodziły. Oni pojechali do tej Ameryki, żeby sprawdzić realia w ogóle tego życia. No, wrócili. Powstał scenariusz właśnie na motywach wyprawy do obu Kargula i Pawlaka i wnuczki do Ameryki i ten motyw z nieślubną córką Jaśka, która się Burzynką okazała. Jak wiemy, komedia Kochaj albo rzuć również się okazała olbrzymim sukcesem, ale no już nie przyćmiła na pewno sukcesu pierwszej części. Oprócz tego można dodać, że obie miejscowości bardzo korzystają na popularności tej trylogii. A mianowicie w Lubomierzu od 1997 roku odbywa się Festiwal Polskiej Komedii, na którym to przyznawane są złote granaty, złote, srebrne i brązowe granaty. Na ulicy Wacława Kowalskiego pod numerem 1 jest Muzeum K.
Kargula i Pawlaka, gdzie można między innymi zobaczyć granat babci Leoni, fragment płotu, który dzielił obie rodziny, a także karabin, z którego, jak mówił Pawlak, zamek wylata. Także serial żyje, znaczy serial, trylogia żyje własnym życiem. Nic nie wskazuje na to, że będzie tracić na popularności. Są to jedne z najlepszych filmów nakręcone w PRL-u i postacie, które zostały stworzone w tych filmach, no na stałe weszły do historii polskiej kinematografii. No i co tu dużo gadać, przebiły się do serc publiczności. Tak samo książkę. Książkę mogę polecić z czystym sumieniem. Jest to książka, która poważnie podchodzi do serialu. To nie jest jakieś tam ach, och i jak to wszystko wspaniale było, bo mówi się i o kłopotach, i o takich mniej przyjemnych sprawach, ale książka reprezentuje dzięki temu bardzo rzetelne podejście do samego tematu. I to by było na tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i polecam się na przyszłość.